Hej, tutaj Agata. Dzisiaj przygotowałam dla Was sekwencję, która pomoże Wam się zaopiekować sobą, kiedy macie trochę gorszy dzień, trochę gorszy nastrój. Uważam, że kiedy mamy gorszy dzień, zły humor, jesteśmy smutni, źli, to nie oznacza, że musimy na siłę wprawiać się w super dobry nastrój i szukać ucieczki od tych złych uczuć po to, żeby przejść do drugiej skrajności. Myślę, że warto przyjrzeć się swoim uczuciom, nawet jeżeli nie zawsze są przyjemne, pobyć sobie troszeczkę z nimi, ale jednocześnie zrobić coś dla siebie i myślę, że praktyka jogi jest nawet krótka, jest czymś takim, co fajnie zrobić dla siebie, kiedy mamy trochę mniej energii i nie czujemy się najlepiej. Zacznijcie od wygodnego położenia się na macie. Jeżeli już leżycie wygodnie, to przytulcie obydwa kolana i delikatnie pobujajcie się w obydwie strony. Lewa, prawa. Po czym narysujcie kolanami koło na suficie. W jedną stronę. Potem w drugą, tak żeby rozmasować dolny plec. Odłóżcie stopy, kolana są cały czas zgięte. Ułóżcie sobie jedną rękę na brzuchu, a drugą na klatce piersiowej. Sprawdźcie też, w jakim położeniu znajduje się Wasz odcinek lędźwiowy. Nie powinien być ani za nadto odklejony, tak żeby się robiła wielka dziura, ale też nie wciskamy lędźwi na siłę w matę. Neutralny plec. Zamknijcie oczy i weźcie swobodny wdech. I długi wydech. Jeżeli to dla Was wygodne, możecie brać wdech przez nos i wydech również robić przez nos. Spróbujcie nie kontrolować oddechu, tylko poczuć na razie, jak on swobodnie i naturalnie płynie. Poczujcie, jak delikatnie faluje brzuch, klatka piersiowa. I jeszcze jeden duży wdech. I długi wydech. I po chwili połóżcie sobie dłonie na dolnych żebrach, ale tak jakbyście się chcieli złapać pod boki. Nie z przodu, tylko kciuk jest z tyłu, tak żebyście obejmowali żebra. I weźcie kilka takich oddechów, żeby spróbować z wdechem rozszerzyć żebra na boki. Z wdechem żebra idą, rozszerzają się do boku i z wydechem swobodnie wracają do początkowej pozycji. I ostatni raz. Powoli otwórzcie oczy i teraz przytulcie prawe kolano, a lewą nogę odłóżcie na matę, prosta noga i zacznijcie robić delikatne krążenia prawą nogą w stawie biodrowym. Tyle, ile czujecie, że będzie przyjemne. Ok. Zatrzymajcie ten ruch. Odłóżcie sobie prawą rękę do boku i teraz prawą nogę skręcamy do lewej strony bardzo delikatnie. Prawy bark zostaje przyklejony do maty, prawa noga schodzi w stronę podłogi. Oczywiście nie musicie dotknąć kolanem maty. I jeżeli to jest dla Was wygodne, możecie sobie spojrzeć w stronę prawej ręki.
Super. I druga strona. Wracamy do środka. Odłóżcie prawą nogę, przytulamy lewe kolano i na razie zróbcie kilka krążeń lewą nogą w stawie biodrowym. Świetnie. I teraz łapiemy sobie prawą ręką za lewą nogę i skręcamy się do drugiej strony, czyli lewa ręka do boku, prawe kolano schodzi w dół, można sobie spojrzeć za lewą ręką, natomiast jeżeli to spina Wam szyję, to patrzymy do góry, w stronę sufitu. Super. Wróćcie do środka i teraz przez bok przejdźcie sobie do klęku. Ustawcie się w klęku podpartym, dłonie pod barkami, kolana na szerokość bioder i teraz zacznijcie poruszać ciałem tak, jak czujecie. Mogą być koła w jedną stronę, w drugą. Spróbujcie rozruszać cały kręgosłup, uruchomić biodra. Pamiętajcie, że palce dłoni są rozszerzone, całe dłonie dociśnięte. Spróbujcie poczuć, jak wasz kręgosłup porusza się kręg po kręgu. Ile fantastycznych ruchów potrafi wykonać. Świetnie. I teraz połączcie duże palce, usiądźcie na piętach, rozszerzcie kolana i przejdźcie do pozycji dziecka. Wysuwamy się do przodu, odkładamy przedramiona, odkładamy czoło i weźcie duży wdech i długi wydech. Spróbujcie rozluźnić barki. Tutaj można się też delikatnie pokołysać. Rozluźniamy dłonie przy okazji. Sprawdźcie, czy szczęki się rozluźniły, czy nie napinacie mięśni twarzy niechcący gdzieś. I bardzo powoli przejdziemy sobie do psa z głową w dole. Znowu całe dłonie są dociśnięte, palce szeroko. Mocno odepchnijcie się od rąk. Przenieście ciężar ciała na nogi. Długie plecy. I robimy leniwy spacer w miejscu. Zegnijcie raz jedną nogę, raz drugą. Głowa luźna. I w tej pozycji chcemy mieć przede wszystkim proste plecy. Kolana mogą być zgięte. I teraz powoli podejdźcie stopami do przodu. Ustawcie stopy na szerokość bioder. Ułóżcie dłonie na łydkach, albo na kostkach, albo nawet na udach, jeżeli potrzebujecie. Wyprostujcie nogi, wyprostujcie plecy, ściągamy barki, wydłużamy się w odcinku lędźwiowym. I z wydechem zegnijcie nogi w kolanach, przejdźcie do skłonu, rozluźnijcie głowę. Możecie się złapać za łokcie, podyndać sobie chwilę. Pełen luzik. Teraz rozluźnijcie ręce, mocniej zegnijcie nogi w kolanach i z wdechem unieście cały tułów i ręce do góry. Przeciągnijcie się, złapcie za jeden nadgarstek, rozciągnijcie cały bok i to samo zróbcie w drugą stronę. Wdech w środku i z wydechem zegnijcie nogi w kolanach, odłóżcie dłonie i przejdźcie do psa z głową w dole. Stąd odłóżcie kolana na matę i teraz przenosimy ciężar ciała do przodu. Uda już nie są w pionie, tylko biodra idą do przodu i schodzimy sobie do leżenia na brzuchu. Tutaj przenieście ręce daleko do przodu i zróbcie taki ruch, jakbyście się chcieli przyciągnąć dłońmi. Ściągamy kość ogonową w dół, otwieramy klatkę piersiową.
I teraz, jeżeli czujecie, że to będzie wygodne, nie będzie Wam sprawiało dyskomfortu, to odrywamy ręce, odrywamy nogi, można się delikatnie pokołysać. I odłóżcie dłonie przy klatce i wróćcie do psa z głową w dole. Tutaj zawsze możecie się poprzeciągać, pozginać nogi, jeżeli to jest dla Was przyjemne. I teraz duży wdech, unieście prawą nogę, możecie się przeciągnąć, otworzyć biodro, jeżeli to jest przyjemne. I z wydechem odstawcie stopę daleko między dłonie. Pamiętajcie, że chcemy mieć tutaj 90 stopni mniej więcej między łydką a udem, więc nie zostawiajcie stopy gdzieś z tyłu. Zostajemy sobie tu chwilę. I teraz na wdechu unieście całe ciało do góry, do wysokiego wykroku. Piękny wdech. I z wydechem odłóżcie dłonie, przyjdźcie do psa. Znowu przenieście ciężar ciała na nogi, długie plecy. I to samo druga strona, duży wdech, lewa noga w górze. Można się przeciągnąć, otworzyć biodro i z wydechem odstawiamy stopę między dłonie. Tutaj wszystko na spokojnie, nie spieszymy się. I piękny wdech, unosimy całe ciało do góry. I z wydechem odłóżcie dłonie, wróćcie do psa z głową w dole. I z tej pozycji przejdźcie do deski. Ustawiamy ciało w jednej linii, dłonie są pod barkami. Jeżeli potrzebujecie, to można odłożyć kolana. Będzie troszeczkę łatwiej. Starajcie się nie zapadać w lędźwiach. I teraz albo przez pompkę, czyli przez kij, schodzimy w dół, albo odkładamy kolana i klatka schodzi w tym samym momencie co biodra. I tutaj możemy przejść sobie do łagodnego wygięcia do kobry. To jest taka wersja przyjazna dla pleców, albo przenieść sobie dłonie troszeczkę bliżej bioder i wyjść do psa z głową w górze. Ściągamy barki w dół, unosimy biodra z nad mat. Można się delikatnie pokołysać. Zawsze wybierajcie wariant, który będzie przyjemny dla Waszych pleców. Przejdźcie sobie na chwilę do pozycji dziecka. Usiądźcie na piętach, wyciągnijcie się. Weźcie spokojny wdech. I długi wydech. I nie zmieniając pozycji, zostawiamy lewą rękę z przodu, a prawą rękę przełóżcie pod lewym barkiem, odłóżcie prawy bark na matę, patrzymy w lewą stronę. I zmiana strony. Prawa ręka z przodu, lewa ręka pod prawym barkiem. Obie ręce przenieście do przodu. I teraz jeszcze raz przechodzimy do psa z głową w dole. Długie plecy. Podejdźcie stopami do przodu, ustawcie stopy na szerokość bioder. Kolana patrzą do przodu. I teraz przenieście biodra mocno do tyłu, zginamy nogi, przechodzimy do łódka to samo, do pozycji krzesła. Oddychamy chwilę. I piękny wdech. Wyprostujcie nogi i z wydechem opadamy biodra mocno do tyłu. I jeszcze raz duży wdech. I z wydechem zgięte nogi schodzimy do skłonu, zostawiamy prawą nogę zgiętą, prawą rękę w dole, lewa noga, jeżeli się uda, to doprostowana i skręćcie się do lewej strony. I zmiana strony. Lewa noga zgięta, lewa ręka w dole, skręt do prawej. Wydech, dół. I teraz jeszcze raz przez zgięte nogi unieście cały tułów
I jeszcze raz łapiemy za nadgarstek, rozciągamy bok. I druga strona. Środeczek. I z wydechem opuśćcie ręce. I teraz stajemy na lewej nodze, przytulamy prawe kolano. Starajcie się nie odchylać do tyłu. Lewa ręka zostaje i trzyma prawą nogę. I teraz skręcamy się do prawej strony, prawa ręka przeniesiona do tyłu. Można sobie spojrzeć delikatnie za siebie, ale tak, żeby nie napinać szyi. Wracamy do środka i zmiana strony. Stańcie na prawej nodze, przytulcie lewą, wydłużamy kręgosłup i teraz skręt do lewej. Można spojrzeć za siebie. Środeczek, super. Odłóżcie stopę i teraz jeszcze raz schodzimy do utkatasany, czyli krzesła. I wdech, unieście się i teraz z wydechem połączcie dłonie i uwaga, przechodzimy też do krzesła, ale ze skrętem. Czyli może uda się prawy łokieć umieścić za lewym kolanem, skręcić się do lewej strony. Tutaj uważajcie, żeby nie łączyć kolan, kolana zostają tam, gdzie były. I wdech. Unosimy ręce, prostujemy się z wydechem, druga strona. Połączcie dłonie i próbujemy założyć łokieć za kolano. Otwieramy klatkę piersiową. I jeszcze raz duży wdech, można sobie wejść na palce. Z wydechem odłóżcie pięty, zwinijcie lekko nogi w kolanach. Skłon, zapleccie ręce z tyłu, przenieście dłonie w stronę głowy. I kto lubi i to nie sprawia mu dyskomfortu, to może sobie wyprostować nogi. Można się pokołysać. Okej, okay, rozluźnijcie ręce, odłóżcie opuszki palców i teraz lewą nogę przenosimy lekko do tyłu, z wdechem wchodzimy do wysokiego wykroku i z wydechem wojownik drugi, odstawcie całą lewą stopę, prawe kolano patrzy do przodu, tam gdzie było, ręce do boku. Chwilę zostajemy, sprawdźcie, czy barki się nie spięły. I piękny wdech, unieście się raz i z wydechem opadamy. Na wdechu odchylcie się do tyłu. Super. I teraz powolutku przenosimy ciężar ciała na prawą nogę. Odrywamy lewą do wojownika trzeciego. Lewe biodro staramy się domknąć. Ręce zostają w dole. Możecie też przenieść się do przodu i sobie chwilę pobalansować. I bierzemy duży wdech i z wydechem przyciągamy ręce do siebie, kolano do siebie, odstawiamy lewą stopę, pomagamy sobie dłońmi i druga strona. Prawa noga do tyłu, do wykroku. Z wdechem wchodzimy do wysokiego wykroku, czyli unosimy ręce, unosimy tułów i powolutku przechodzimy do wojownika drugiego, odstawcie prawą stopę, lewe kolano patrzy do przodu, ręce są z boku. I teraz pamiętajcie, że najważniejsze jest kolano, czyli unikamy tego, żeby ono spadało do środka. Stopa i kolano są skierowane do przodu. W razie czego możemy sobie tutaj troszeczkę domknąć biodro, otwieramy je tylko tyle, na ile pozwala nam kolano. I jeden raz połączcie dłonie, unieście się, z wydechem opadamy. Na wdech odchylcie się do tyłu i z wydechem przenieście ciężar ciała na lewą nogę, oderwijcie prawą, ręce mogą zostać w dole, domykamy troszeczkę prawe biodro, może ręce przed sobą, balansujemy, nie jest to proste. I duży wdech. Z wydechem przyciągamy ręce do siebie, zginamy lewą nogę, przyciągamy prawą nogę, odstawiamy ją i teraz dłonie ułóżcie sobie na kostkach albo na łydkach, wyprostujcie nogi, wyprostujcie plecy i wydech. Odłóżcie dłonie, rozszerzcie stopy do malasany, czyli do kucków. Stopy i kolana są delikatnie na zewnątrz, rozsuwamy pięty tak, żeby zmieściły się nasze biodra, połączcie dłonie. I wydłużcie się aż od kości krzyżowej. Oddychamy.
I teraz kto chce, zostaje tutaj. Aha, jeszcze pamiętajcie, że tutaj zawsze można sobie unieść pięty albo nawet zrolować kocyk, podłożyć pod pięty. I teraz kto chce, zostaje w malasanie. Albo mini wyzwanie, wchodzimy na palce i unosimy się, unosimy ręce. Super. I z wydechem odłóżcie dłonie, zostawcie lewą dłoń w dole i piękny wdech, skręcamy się do prawej strony, otwieramy klatkę. Wydech, prawa ręka w dole, skręt do lewej. I wydech, tu. I teraz przechodzimy sobie do siadu, pomóżcie sobie dłońmi. Połączcie stopy z przodu, pięty daleko od bioder. Na wdechu rośniemy i z wydechem przejdźcie do skłonu. Rozluźnijcie wszystko, można zaokrąglić plecy, można się pokołysać. Duży wdech. Unieście tułów i tym razem przyciągnijcie pięty do siebie. Złapcie za stopy. Kto chce, to tylko zostaje z prostymi plecami i pozwala biodrom się otwierać. Albo można też jeszcze oprzeć sobie łokcie na udach, wysunąć klatkę do przodu. Tutaj można też troszeczkę zaokrąglić plecy. Bardzo delikatny mini skłon. I wdech do góry. Teraz przenieście sobie nogi do przodu. Kolana zgięte. Dosyć mocno. Na wdechu wydłużamy kręgosłup i z wydechem przejdźcie sobie do takiego zupełnie luzackiego skłonu. Rozluźniamy wszystko, można się pokołysać. I duży wdech. Unieście tułów, odstawcie stopy. Całe stopy są na macie, ręce z tyłu. I otwieramy klatkę piersiową, ściągamy barki. Znajdźcie wygodną pozycję dla głowy, można się przyciągnąć. Super. Wróćcie do pionu, wyprostujcie prawą nogę, lewą stopę przełóżcie za prawe kolano. Ta prawa noga pozostaje aktywna, stopa pięta jest wypchnięta i z wdechem rośniemy, z wydechem skręcamy się do lewej strony. I teraz można objąć kolano, można dołożyć sobie rękę za udem. Jeżeli macie miesiączkę, to w ogóle możecie sobie zrobić skręt w drugą stronę, żeby tutaj się mocno nie ściskać. Duży wdech, z wydechem wracamy do środka i druga strona, lewa noga prosta, prawa stopa za lewym kolanem, z wdechem rośniemy i wydech, skręt do prawej strony, prawa ręka z tyłu, można objąć kolano, można dołożyć łokieć, tylko tutaj nie siłujcie się sami ze sobą, zwłaszcza jak mamy gorszy dzień, to już jest ostatnia rzecz, którą chcemy zrobić, to siłować się ze sobą. Okej, piękny wdech. Z wydechem wracamy do środka. Odstawcie nogę z powrotem z nad drugiej nogi i przejdźcie na przód maty. Siadamy sobie z przodu maty i ułóżcie lewą piętę przy prawym biodrze. Złapcie za prawą stopę. Prostujemy plecy i teraz unieście prawą nogę, która może być, niech ona w ogóle będzie zgięta. I delikatnie poruszajcie sobie nią w stawie biodrowym. Bardzo delikatny ruch. Można troszeczkę spróbować przenieść udo do tyłu, o ile to nie jest dyskomfortem dla kolana. Znajdźcie sobie po prostu przyjemny zakres ruchu w tej pozycji. Może uda się troszeczkę doprostować nogę. Jak się nie uda, to się nic nie stanie. Jak wiecie, nie dostajemy medali za prostowanie nóg w różnych pozycjach.
I wydech. Odkładamy prawą nogę. Łapiemy za lewą stopę. Prostujemy plecy. I teraz unosimy lewą nogę. I troszeczkę nią poruszamy. Znowu poszukajcie wygodnego zakresu. Spróbujcie też tego nie robić tak byle jak, a myślami błądzić gdzieś tam. Tylko zostajemy, świadomy ruch. Może uda się doprostować lewą nogę. Też nie róbcie tego na siłę. Ekstra. Odkładamy lewą nogę. I teraz słuchajcie, spójrzcie sobie do tyłu i upewnijcie się, że nie leży za Wami żadna przeszkoda, że w razie, jeżeli się przeturlacie, to będziecie mieć mięciutkie lądowanie. I złapcie za obydwie stopy, wydłużcie kręgosłup i teraz unosimy nogi tyle, ile damy radę. Oddychamy. Jej! Super! Może uda się doprostować nogi. Pięknie. Odkładamy stopy. I teraz stąd już w swoim tempie przejdźcie do pozycji dziecka. Do dowolnego wariantu. Można rozszerzyć kolana i wyciągnąć ręce przed siebie. Możecie połączyć kolana i przenieść ręce wzdłuż ciała, tak żeby ułożyć się w kulce. Znajdźcie sobie swój najwygodniejszy wariant. Jeżeli na przykład niewygodnie jest Wam odkładać czoło, to możecie też podłożyć sobie tutaj jakąś książkę albo klocek. Rozluźnijcie barki i możecie jeszcze bardzo delikatnie poturlać głowę w lewo, w prawo. Jeżeli na przykład pozycja dziecka jest dla Was niewygodna, to możecie też położyć się na plecach, przytulić obydwa kolana. Można tu jeszcze się przyciągnąć, pokołysać i znajdźcie najwygodniejsze miejsce. Zostańcie sobie w nim chwilę. Weźcie duży wdech i długi wydech. I pozwólcie, niech przez chwilę oddech popłynie swobodnie. Możecie go przez chwilę poobserwować. I jeszcze jeden duży wdech. I swobodny wydech. I bardzo leniwym ruchem unieście się, przejdźcie do siadu. Jeżeli potrzebujecie, jeżeli macie ochotę, możecie sobie jeszcze przejść do relaksu, poleżeć sobie chwilę, odpocząć. Ja bardzo Wam dziękuję za praktykę. Mam nadzieję, że poczuliście się chociaż troszeczkę lepiej. Albo chociaż zrobiliście coś dobrego dla siebie. I cóż, widzimy się w kolejnych filmikach.